W Muzeum Historii Katowic podczas nocy muzeum wystąpiła Magda Piskorczyk z zespołem. Tak jest. I muszę powiedzieć, że daliście czadu niesamowitego, bo przeżywali to słuchacze. O, to wspaniale, to o to chodzi w muzyce, żeby ją przeżywać. Tak jak my ją przeżywamy na scenie, tak fajnie, żeby ta energia przechodziła na ludzi i w drugą stronę. A to się dało odczuć, bo jednak ten kontakt z widownią był. Jest pani multiinstrumentalistką, bo widziałam gitarę basową, gitarę dwunastostrunną, sześciostrunną i perkusję i wokal oczywiście. Wokal jest moim głównym instrumentem, to prawda. A że lubię też grać na innych, to dlaczego nie? Myślę, że trzeba się rozwijać po prostu. A pokazywać to... Nie, show off to nie. Nie, raczej po prostu robić to z czystej przyjemności i z potrzeby serca, a nie pod publikę. Się zawsze spotykamy z ludźmi, tak? To jest publika, to są słuchacze i to jest zawsze przyjemne. I zarówno gramy dla siebie, jak i dla nich. Bardziej chodzi mi o to, że nie wygłupiamy się, ani też nie robimy czegoś pod publiczkę. W tym sensie. Szczerze tylko. O, i to się dało zauważyć. Występowała pani w wielu krajach. Tak, zdarzało się. Muzyka? Muzyka? Jaka? No właśnie, to jest trudne. Co kraj, to obyczaj. W zasadzie nie, bo obyczaj zawsze jest jeden. To znaczy, jak spotykamy się na bazie muzyki, na polu muzyki, to okazuje się, że wszędzie jest ten sam obyczaj, czyli dobra zabawa, bardzo miłe spotkanie z drugim człowiekiem. Po prostu. I to zawsze, co kraj, to ten sam obyczaj. Tak naprawdę. I jak pamiętam, jak polecieliśmy, w sumie poleciałam z moją przyjaciółką na Tajwan, to pamiętam, graliśmy na festiwalu i organizatorzy mówią, wiesz, Magic, ty lubisz tak z publicznością się bawić, ale wiesz, tutaj publika jest nieco inna. No dobra, no w porządku, no jest nieco inna. No i tutaj tak za bardzo, no też nie możemy tak głośno grać, graliśmy, no powiedzmy na koniec festiwalu, takie zwieńczenie, tak to czasem bywa. I powiedzieli, że raczej tak na koniec to w sumie spokojniej. No mówię, kurczę, no gdzie, jak jest fajna energia, to jak ja mogę spokojniej? No ale no przecież nie zatrzymam tego konia pędzącego, co już by był totalny wypadek, bo mówią, no bo będzie policja, bo sąsiedzi tutaj wokół i tak dalej. Ja mówię, no w porządku. Skończyło się w ten sposób, że szef policji tajwańskiej zaprosił nas na obiad ze swoją rodziną, bawił się świetnie. Przyszli sąsiedzi, nie po, no po, tak, po koncercie, ale na koncercie się świetnie bawił, przyszli sąsiedzi i ludzie weszli na scenę, także właśnie tam, no, tubylcy. Także wierzę w pewną specyfikę osób w różnych krajach, ale nie wierzę w to, że ludzie nie chcą się dobrze bawić i jakby przebywać z drugim człowiekiem w sposób jak najbardziej naturalny. I tak się stało. Po prostu cała sala szalała. Było głośno, koncertowo, ludzie tańczyli, byli jak w transie i po prostu to było cudowne spotkanie. A mimo, że sami tamtejsi ludzie no, mówili, pani Magic, ale okazuje się, że co kraj, to ten sam obyczaj. Drugi człowiek z drugim człowiekiem się spotykają. Tak, dokładnie tak. Wydała pani 6 płyt. Czy będzie kolejna? No, byłoby dużo płyt. Gdyby się miało pieniądze, to by było dużo płyt. Jakby był wydawca, który zapłaci za studio i to czemu nie? Ja wydawałam płyty własnym sumptem, wszystkie, które wydałam. Ale są to koszty ogromne. No, nie czarujmy się, tak. Jeżeli chce się zapłacić, nawet jeżeli przyjaciołom, to nie po przyjacielsku nagrywamy, tylko po prostu z tego ludzie żyją. Więc trzeba opłacić studio, trzeba opłacić, uszanować kolegów, przyjaciół, muzyków i jakoś uhonorować, także finansowo. No, ja już nie chcę wydawać swoich pieniędzy na płyty, bo też prawda jest taka, że ludzie coraz mniej płyt kupują. Raczej w internecie i raczej poszczególne utwory z płyt, jeżeli już. No zobaczymy. Zobaczymy. Ja bardzo chętnie weszłabym do studia, bo uwielbiam pracę w studio, uwielbiam pracować w studio i tworzyć i to jest zawsze bardzo przyjemne na równi z występowaniem na scenie i graniem koncertów, ale po prostu nagranie płyt dla samego nagrania, danie, nie wiem, 30-40 tysięcy na wydanie płyty po to, żeby ona leżała na półce, zalegała, to w moim odczuciu w dzisiejszych czasach póki co
Nie powiem, że nie ma sensu, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Wtedy, jeżeli ludzie nie kupują tych płyt, bo czy piratują, czy gdzieś tam zgrywają jedne, dwa utwory, no to jakby trzeba też być realistą. Podobnie z książkami, rynek wydawniczy jest... To jest z każdym rodzajem sztuki, myślę. Teraz w dzisiejszych czasach każdy potrafi grać, każdy potrafi śpiewać, każdy potrafi malować, fotografować, pisać. Każdy jest artystą. Każdy może wydać książkę, ale jak sobie sam zapłaci. I to jest cudowne, to jest absolutnie przepiękne. Tylko żeby jeszcze ci zdolni ludzie szanowali rynek i szanowali siebie. No przede wszystkim siebie. To by było bardzo, bardzo miłe. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Myślę, że przede wszystkim zdrowia, ciągłej radości z tego, co robię, jak największej ilości koncertów, bo uwielbiam grać, uwielbiam spotykać się z ludźmi. Ja to zauważyłem. Tak, myślę, że spokój, czasem szaleństwo, zdrowie, miłość, to jest to, co jest dla mnie bardzo ważne. No to tego życzę i żeby bardzo wszystkie plany, marzenia się spełniły. Dziękuję. Wzajemnie, bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam, Pana również. Dziękuję.